Do poniedziałku 12 września obowiązuje zakaz korzystania z wód kanału Gliwickiego. To decyzja wojewody śląskiego. Jej powodem jest masowy pomór ryb obserwowany między śluzami Sławięcice i Rudziniec. Od weekendu do dzisiaj służby wyłowiły już ponad 5 ton martwych ryb i jeśli sytuacja się nie poprawi, zakaz zostanie przedłużony. Ten zakaz przede wszystkim dotyczy korzystania właśnie z wód, na przykład spożywania tej wody, kąpieli, czy też wykorzystywania do celów gospodarskich, na przykład podlewania ogródków, albo też do pojenia zwierząt domowych, czy też zwierząt gospodarczych. Wszystko po to, aby uchronić mieszkańców. Zakazem objęta jest również żegluga na odcinku pomiędzy wskazanymi śluzami trzeciej sekcji kanału Gliwickiego. Chociaż od kilku tygodni z Odry w całym kraju wyławiane są dziesiątki ton martwych ryb, Wody Polskie uspokajają, że sytuacja się poprawia. Wszystko wskazuje na to, że we wczesnych godzinach porannych, czyli wtedy, kiedy nasi pracownicy przystąpili do pracy polegającej na odławianiu śniętych ryb, obserwowali ich zdecydowanie mniej, aniżeli o tej samej porze można było spostrzec w ciągu minionych dni. Dlatego też mamy nadzieję, że sytuacja ta będzie się stabilizować, a pomór wkrótce powoli będzie ustępował. Innego zdania są jednak wędkarze, którzy od lat łowią na wodach kanału Gliwickiego. Według ich obserwacji obecna sytuacja w Gliwicach to w ostatnich miesiącach żadna nowość. Jak mówią, alarmowali już z początkiem wiosny o pierwszych przypadkach martwych ryb. Jak przekazał nam jeden z wędkarzy, wtedy u ryb wykryto poparzone skrzela. Drugi pomór był łączony z tym pierwszym, bo był on w maju. Kolejny pomór był w lipcu i teraz mamy kolejny. Problem polega na tym, że cała sytuacja, która się dzieje, ma ten sam scenariusz, te same objawy i wszystko wygląda bardzo podobnie. Zastanawiamy się nad tym, czy kanał Gliwicki połączyć z Odrą. Na tą chwilę nie możemy tego zrobić oficjalnie, nic nie wiemy. Dopiero będziemy gdzieś może dociekać prawdy, zobaczymy jak to będzie. Na miejscu wciąż są obecni pracownicy terenowi sztabu kryzysowego Straży Rybackiej i Pożarnej, która przeczesywała dno kanału sonarem. Informacje przekazywane przez Inspektorat Ochrony Środowiska wciąż wskazują na naturalną przyczynę masowego pomoru ryb, czemu nie dają wiary wędkarze. Wszystkie służby jednogłośnie podkreślają, że na wyciąganie wniosków jest zbyt wcześnie.